Ja ci powiem tak, nie mam tolerancji na ostre, ewidentnie. Przez zawsze dzisiaj robił pizzę pikantną, więc oglądaj ten film do końca. Teraz dla fanów, którzy lubią dźwięk krojenia pizzy. Wow! Będą 3 dni, 3 ostre żarcia i będę starał się z każdego dnia potęgować ostrość. Czyli w każdym następnym dniu będzie coraz ostrzej. Robimy sobie omleta na ostro, ponieważ patrz co znalazłem. Czekolada z dodatkiem chili. Czy poleci mi pani coś najostrzejszego, co można u was dostać? Zmieszam sobie 3. Ten i ten. Na zakończenie. Uwaga, mamy 86 kg. Tak żeby wiesz, nie wypaliło japy, ale żeby dało ostrość. Tam jeszcze tak i tak się prezentuje. Mega pikantny, ostry burger ricciolo. Zasada jest jedna. W każdym posiłku ma być pikantnie. Jest gęsty. Okej, trochę poszło, dobra. O! Próbujemy też te. O kurde, jaki rogal chamski. Dobra, i dajemy ostrą, na grubo. Pieczę dookoła ust. Czy wytrzymam? Co, posiłce? Powiem ci, że w tym świetle. O kurde, ci powiem, że w tym świetle. Ej, będziecie dupa palić i brzuch. Okej. Dzisiaj robimy sobie 3 dni, część to 3-dniowy odcinek, dlatego że dzisiaj zrobimy sobie coś w stylu wyzwania, ale nie tylko, ponieważ będzie to taki eksperyment. Sprawdzimy jak na ciało, jak na moje samopoczucie, na wagę. 3 dni jemy ostre, znaczy ja będę ostre jedzenie, tylko i wyłącznie ostre produkty. Jeżeli tego nie robisz, nie subskrybujesz do kanału, koniec to zmień, zaczynamy przyjść na szary. Zada dzwonek, żeby wszystkie powiadomienia to dzieje. A tymczasem robimy tak, chodź, sprawdź sobie wagę. Sprawdzimy sobie wagę i zastanowimy się, czy ostre jedzenie wpływa na wagę i na samopoczucie. Dobra, nie, po prostu tak robię, ale dobra. Patrzcie to. Mamy wagę 000. Ile kurzu? Czyli to znaczy, że dawno ktoś się nie ważył. 000. Hop, hop. Uwaga, mamy 86 kg. 86 kg. Żywe mięcho. Czekaj, teraz ogólnie tak. W ogóle mógłbyś przytyć te 4 kg. Dobra. 9 dyk to jest mój cel, żeby teraz ważyć, ponieważ muszę wrócić. Tak jak widzisz, będę jadł ostre jedzenie przez 3 najbliższe dni. Byłem dzisiaj w sklepie i przygotowałem sobie już takie niektóre produkty, które będę sobie dał. Ogólnie zasada jest jedna. W każdym posiłku ma być pikantnie. Nie tak, żebym po prostu płakał i nie mógł zjeść, ale ma być mega pikantnie i sprawdzimy, czy wysoka pikantność produktu, czy jakoś to wpłynie na wagę. Papryczki. Mam takie w zalewie i będę je używał na przykład do sosów, do sałatek, do wszystkich innych rzeczy. Znaleźliśmy jeszcze takie pepperoni, baby, takie malutkie. Mamy oczywiście już wcześniej znane japa elo. Japa elo? Japa elo, patrz to, japa pali elo. W Lidlu obczaiłem takie sosy różnej ostrości. Aha. Habanero, niby ostrości słabej, ale według mnie i tak będzie dobra. Mamy bardzo ostry, czyli ghost pepper. Ojej, spadłby, ale złapałem refleks z tego chudego byka. Ghost pepper i mamy Carolina Reaper ostry ekstremalnie. No ten podobno jest chamski. Mamy 3 sosy i będę się posiłkował jeszcze takimi produktami, które są z nazwy pikantne. Na przykład zupka chińska pikantna. Będę na przykład dzisiaj robił pizzę pikantną, więc oglądaj ten film do końca. Będą 3 dni, 3 ostre żarcia i będę starał się z każdego dnia potęgować ostrość. Czyli w każdym następnym dniu będzie coraz ostrzej. Dzisiaj zacznę sobie od tego. Jeszcze mamy piri piri. To bardziej jest kwaśne niż ostre, ale piri piri musi być też. Pierwsze co robię, zacznę sobie dzisiaj od testów tych 3 sosów. Mamy tutaj makaron. Biorę sobie ugotowany makaron. Tu mamy 150 gramów ugotowanego makaronu. 200 to? 200, no to 200 gramów ugotowanego makaronu. Mam oczywiście tutaj, co? Indyka. Indyka w sosie. Weźmiemy sobie na przykład 4 kawałki indyka. No i testujemy sobie teraz jeden z tych sosów. Który wziąć? Jak myślisz? Że dzisiaj będzie ostry, to wezmę sobie ten ostry. Ten sos zostawię na drugi dzień, a ten na trzeci dzień. Co ty okay. na to? Każdego dnia będę sobie testował jeden sos. Uwaga. Po zapachu nie uderza. Powiem ci tak, zapach nie uderza aż tak w nozdrza, żeby był jakiś super, więc damy sobie. Ale jest gęsty, zobacz. Jest gęsty. Okej, trochę poszło, dobra. Najpierw czekaj, na palec. O kurde! Mocny? To ja no, trochę jest, spróbuj. Nawet nie, spróbuj nie, trę. Nie, nie, się boję. Spróbuj trę. Po chwili. Po chwili, nie? Cześć! Ja ci powiem tak, nie mam tolerancji na ostre, ewidentnie. Ogólnie nie jestem zwolennikiem ostrych rzeczy. Po tych challenge'ach, które zrobiłem, to ta odporność na ostre się troszeczkę jakby przesunęła, że jakby faktycznie już mniej mnie to chwyta, ale cały czas jestem naprawdę bardzo wrażliwy i ciągle podtrzymuję, że pikantny ketchup jest dla mnie pikantny. Więc mamy tutaj ten sos w tym. Powiem ci, że po wymieszaniu i tak czujesz. To jest brak? Nie. A nie! O! To jest brak? Nie. A. To jest posiłek pierwszy, więc zaczynamy ostro, ale nie aż tak. I zobaczymy, jak będzie w kolejnych posiłkach. Ej, pikantnie jest, chyba.
teorii jedzenie ostrych potraw przyspieszać metabolizm, będziemy się bardziej pocić, będziemy bardziej chętni do aktywności i będziemy więcej pić. Czyli to są same jakby czynniki, które powodują, że niby ta utrata wagi będzie lepsza. Jeżeli czujesz pikanty, to podobno nie chce ci się jeść. No ale na razie jestem głodny. Dobra, więc minęło jakieś 30 minut po posiłku, powiem ci tak. Mam wrażenie, że przez to, że to jedzenie było pikantne, to jestem bardziej nasycony niż gdyby to nie było pikantne. Moja skala ostrości nie jest aż taka wygórowana, więc cały czas odczuwam lekkie mrowienie wokół ust. Za jakąś godzinkę pewnie skomponuję sobie kolejny posiłek, a co to będzie, to pokażę ci, jak będę to przygotowywał. Dobra, pora na kolejny posiłek, wjeżdża tutaj ryż. Mam jeszcze tutaj końcówkę mięsa, które było w pierwszym posiłku. I oczywiście do tego będzie coś ostrego. Bierzemy sobie baby pepper pepperoni. Uwaga, legitnie otwarte. Ten smak ostrości. One ostre, czaisz? Baby pepper są ostre. Próbujemy też te. O kurde, jaki rogal chamski. Ale pachnie ostro już. Mamy ryż. Trzy kawałki mięsa. Dobra, i dajemy ostro, na grubo. Mieszamy. Wylewamy. Damy je tu. Dobra, więc patrz to, tak się prezentuje kolejny posiłek, lecimy z nim, pamiętaj, jeżeli się odchudzasz, to jedz mniej, jeżeli robisz masę, musisz jeść dużo, taka jest prawda. Dobra. A ty co robisz teraz? Chciałem na lato robić formę, ale stwierdziłem, że jestem za chudy i muszę przymasować, więc będę po prostu dużo jadł, ruszał się i zobaczymy, co z tego wyjdzie, o. Jakie kwaśne w ogóle. Myślę, że jak ktoś tak lubi na ostro jeść cały czas, to nie wiem. Pieprze mnie jeży. Chyba ten sos był najgorszy, co? Najgorsze było niepopijanie. Ej, te peski wchodzą w zęby i są ostre. Pieczę dookoła ust. Na razie ci powiem tak, show nie ma. Czy wytrzymam? Chyba tak, bo bym nie wstawiał tego filmu. Ale dzisiaj zjemy sobie jeszcze ostrą pizzę. A jutro zobaczymy, co będzie. A pojutrze? Kurde, te trzy sosy jeszcze będą testowane. Dobra, więc patrzcie to. Jedno ciasto na pizzę jest gotowe, bo będziemy robić jej pizzę. Jedno zrobię dla ciebie, drugą dla mnie, ona będzie pikanna, ja jedna nie. Pasuje? Pasuje. No to patrz. Dajemy dwie picorki zamknięte, czekamy aż podrosną, na lodówkę damy. Na lodówce jest zawsze najcieplej. Udowodnię ci. A! Suche żarty się włączmy. Prosicie, moje dzieci. Zacz to, piekarnik nagrzany na 300 stopni, to oznacza tylko jedno, że pora zrobić pizzę. Będzie z cebulą, będzie z tymi dodatkami takie jak papryczki Yapa Elo, pepperoni baby, będą te drugie papryczki, a jako sos posłuży mi habanero. Bierzemy sobie sos, o takie dwa te, bierzemy ten sos. Dobra, mieszamy. Dobra, pasata jest nakładana. Dobra, my zdajemy oregano. Dajemy granulowany czosnek i tu dajemy sobie tego sera. Ja wolę ten ser, mi on nawet w smaku podjeżdża bardziej niż ten tłustszy. On jest taki właśnie delikatniejszy. To będzie ta pikanta, więc damy sobie cebulę. Hop, hop. Dawaj znać, jaka jest twoja ulubiona pizza. Damy sobie jabłko. Tak, dziwki to ostre. Damy dwie, bo są małe. Dobra, i dajemy te czerwoniutkie. Widzisz? I teraz wtedy takim jednym płynnym ruchem. Hop, 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 hop. I tu będzie ostra pizka. Ostra pizka. Widzimy się, jak będzie zrobiona. Wow. Tak się prezentuje pizka. Wygląda ładnie, nie? No. Teraz dla fanów, którzy lubią dźwięk krojenia pizzy. Wow. Pewny ruch. I to będzie pierwsza pizza. To będzie ta moja, pikantna, a twoją wstałem już teraz. Dobra. Ale pachnie, patrzcie to. I porównamy teraz pierwszą pizzę z drugą. Druga pizza już tam się szykuje. A tutaj, wow, ho, ho, pa, 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 patrz to. Jeszcze patrz, do tego mam pikantny ketchup, Kotlin, czyli będzie very hot. Prezentuje się to tak, ładnie? Bardzo. Bardzo ładnie. I bardzo to dobra. Mam wrażenie, że temperatura trochę... Zjedz może, co? Mam wrażenie, że temperatura zbiła trochę ostrość. Chociaż ci powiem, że już po chwili tak zaczyna dochodzi być ciepło w usta i brzuch. Oj. Nie no, ostra jest. Tak? Dramat. Naprawdę? Serio? No, kit. To może przepaliłem je po tamtym i mam odczucie inne. Daj mi tą wodę z tyłu. Naprawdę? No tak. Ja, jak się robisz? Nie. Dla mnie tak, tak mało teraz. Czyli może to jest to. Tolerancja wzrasta ostre na ostre. To jest dobra, bardzo dobra pizza. Nie palicie w usta? Nie. Jak macie jakąś opinię na ten temat, to dawajcie znać w komentarzu. Chętnie poczytam i się dowiem, jak wygląda prawda. Mówię jak jest. Dziś w Max TV dowiem się, dlaczego ta pizza jest ostra.
Czyli habanera to jest biznes. Patrzcie, tak wygląda pizzka moja dla ziomeczka. Ale pachnie super. Jeszcze pokroję dla ciebie, chcesz? To jest ta pizza smacznego. O kurde, co to było? Dobra, więc mamy kolejny dzień, powiem ci tak. Co do odczuć po wczorajszym dniu, dzisiaj wstałem i mnie troszeczkę bolał brzuch. Mam wrażenie, że to jest za sprawą właśnie tych pikantnych potraw. I teraz długo czekałem do pierwszego posiłku, ale w końcu pora na pierwszy posiłek i lecimy z niczym innym jak z czymś pikantnym. Zlatuję na pierwszy posiłek pomidorowe, pikantne noodle, czyli zupka chińska. Pora ją zrobić. Dobra, więc patrz, jest zupka zrobiona. Jeszcze dodałem sobie właśnie na górę trochę tego syropu habanero, ale dzisiaj będę testował ten kolejny poziom ostrości, czyli numer 2. No i co, zaczynamy. Zupeczka prezentuje się następująco. No i co, rozmieszamy. Patrz, po wymieszaniu, cyk, cyk, cyk. Twoje zdrowie, moje palone razy dwa. Dzisiaj w planach jest zrobienie hamburgerów. Właśnie za chwilę się zbiorę za robienie bułek. No i będą takie, dosyć mi się wydaje, fajne będą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawaj w ogóle znać, czy takie 3-dniowe odcinki ci się podobają też. Bum, bum, bum. Pusiutko. Idę robić bułki. Dobra, więc patrz, tu już mi wyrasta ciasto. Właśnie przykrywam to będzie ciasto na bułki i zabieram się za reprodukcję hamburgerów. Ale wcześniej, zanim to wyrośnie, to minie parę godzin, więc najpierw zjemy coś jeszcze. Dobra, więc postanowiłem, że zrobię sobie tortilkę, tylko niezwykłą, tylko oczywiście pikantę, ostrą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i od razu przetestujemy sobie ten kolejny sos. Jestem ciekaw, czy będzie palić. Więc pora zrobić tortilkę. Patrz, mamy ten sos, ghost pepper, numer 2. Otwieramy oficjalnie, zamknięty. Czym jak wrażenia węchowe? No nic. Co? Może się uwrażliwiłeś? Nie, mi się wydaje, że to jest cicha bomba. Jest, musisz tak bardziej się sztachnąć, trochę jak lejsy takie ostre. Tak? No mi to przypomina ten smak limonka z chili. Tak! Nie? Tak! Dobra. Łoko. Gorzej niż wczoraj? Mojej sesji tak zmieniali? Nie, wczoraj mnie pół dnia paliło. Ghost pepper, czyli w slangu amerykańskim naga jolka. Dałem trochę wody, żeby był bardziej płynny. Wrap gotowy z dwóch stron. Jest. Na razie wyłączę gaz, bo drogi. Bierzemy ten sos. Za dużo go nie dam chyba, nie? Tak przejadę tak. Cały daj. Nie dam tak, żeby starczyło na dwie. Teraz tak, zrobimy szynkę. Hyp, hyp. Może to nie wygląda za apetycznie. No dobrze, to wygląda. Tak? Kanapeczka. Teraz tak, jest za twardy. Dobra, i to jest posiłek przedtreningowy. Zrobię sobie takich dwa albo trzy. A później będą burgery. Fuj! Ostra. Ostra? Pali. Jest połowa drugiego dnia, a mi się już nie chce tego pikantnego jeść. Ile bym dał, żeby coś słodkiego zjeść teraz? Uwo. Patrz, dodałam takie coś fajnego. Macie to samo? Ja przed kawą, zero energii. A po kawie zero energii i migotanie przedsionków. Dobra, mamy kolejną tortilkę. Pora na cosik. Znowu za mocno spiekłem i nie mogę ten, nie mogę zamknąć. A dobra, chociaż? Aha. Jakbyś miał dużo kurczaka, to trochę by neutralizował smak, nie? Ewidentnie się mniej chce jeść, jeżeli ci pali. A chcę przypomnieć, co wychodzi później, też pali. To się zastanowisz dwa razy, czy jeść. Czekam, aż wyrośnie ciasto, zrobimy bułki i będą burgery. Oficjalnie otwieramy trzeci. No i znowu, po zapachu nieźle zaś. Zapach nie jest jakiś. Jeszcze raz ten. Pozdrawiam, już łzawiam oczy. Znaczy nie no, ma moc, ale mam wrażenie, że ten drugi jest gorszy. Idziemy na siłkę. Okej. Tak, więc jesteśmy już w trakcie treningu. Ogólnie to już jest końcówka. Powiem ci tak, moje wrażenia są takie, że ogólnie masz to, ostatnio rzadko się pociłem. Wcale nie dlatego, że nie chciało mi się ćwiczyć, ale mam wrażenie, że po tym ostrym potliwość się zwiększa. Czyli pierwszą rzecz, którą zauważyłem, że mam większą werwę do ćwiczeń, bardziej mi się chce i jestem cały mokry, że szybko się potem. I lecimy sobie teraz ostatnią serią naprzemienną. Lecimy face pull, czyli cofnięcie łopatek, dociskamy sobie uchwyt do czoła. Lecimy sobie takich 15 powtórzeń i po prostu naprzemiennie z uginaniem ramion, czyli bierzemy sobie wyciąg dolny, napięty brzuch i lecimy do upadku już. Co, posiłce? Powiem ci, że w tym świetle. O kurde, ci powiem, że w tym świetle. Wziął robotę burgerów, bierzesz ty. Co tu jest? To jest burger. A pikantne? Tak, pikantne, bo to jest ostra papryka.
Takie buły wyszły. Ale napompowane, zobacz to. Ładna była, gorąca cholera, ale ładna. Bierzemy sobie oczywiście papryczki, zwykłe, takie niezwykłe. Mięso, które również jest pikantne, bo zrobione z chili. I lecimy sobie z dodatkiem sosu jeszcze. To ten według mnie, podałem, że jest najostrzejszy, ale według mnie ten drugi jest ostrzejszy niż ten. Więc sobie oczywiście dodamy te ostre sosy również. Symbolicznie, o. Tak żeby wiesz, nie wypaliło japy, ale żeby dało ostrość. Burger. I to burger. Bierzemy sobie takie ładne dwa. Dajemy sobie minimalnie tych... Oj, spadło. No nieważne. Dajemy sobie minimalnie tych papryczek. I patrz, mamy takiego burgerka i powielamy schemat razy trzy. Ja sobie zjem trzy później. Damy jeszcze tak i tak się prezentuje. Mega pikantny, ostry burger Ricciozo. Wow. Dobra. Pachnie pięknie. Do drugiego burgera wleciała Carolina Reaper i komponujemy resztę. Burger numer dwa. Cyk. Lecimy z tym. Mhm. Dobry. Ale pikantny jest jeszcze. Tak dałem to. Niedługo na kanale gotującym będzie przepis na bułki, więc oczekuj. Jak jeszcze nie subskrybujesz kanału gotującego, to zrób to, bo warto. Krótkie przepisy w krótkich filmach. Szybkie przepisy, o. Mhm. Ale pH. Mhm. Burger numer 3, teraz z marmoladą. Ten wygląda jak marmolada. Wow, powiem ci, że po tych burgera poczułem teraz. Dobra, więc lecimy z kolejnym posiłkiem, patrz to. Wjeżdża serowa zupka, marchew, batat i ser. Jest dodatkiem dużej ilości pieprzu, więc jest oczywiście pikantna. Cały dzień mam wrażenie, bardzo jestem pobudzony, bardziej się pocę i coraz większe dolegliwości takie, że żołądkowe są. Czyli jednak to pikantne jedzenie niekorzystnie wpływa na trawienie. Ale ta zupka, patrz to, jak się fajnie ciągnie. Z dodatkiem sera. Cześć. Dobra, więc mamy trzeci, ostatni dzień i pora na śniadanie, czyli na posiłek pierwszy będzie to coś na ostro. Robimy sobie omleta na ostro, ponieważ patrz co znalazłem. Czekolada z dodatkiem chili. Czyli jaka będzie? Czyli będzie ostra. I dodamy ją sobie do omleta. W końcu zjem coś na słodko, ale na ostro. Więc patrz to, jeszcze stwierdziłem, że do masy omletowej dodam trochę chili, więc będzie podwójnie pikantne. Bierzemy sobie czekoladę, oficjalne otwarcie. Bierzemy sobie dwie kostki. Spray. Więcej czekolady niż omleta. I wylewamy resztę masy na górę. Teraz rozprowadzamy po całej patelce. Przykrywka i dajemy chwilę, zaraz przewracamy na drugą stronę. Op, ale się zjarał. Patrz to, jak się grubo zjarał. Chyba ta czekolada po prostu nie powinna być tak. Dobra, więc patrz to, tak się prezentuje omlet. No, jaki posmak jest? Wow. Dobra, po posiłku. Dobra, więc pora na kolejny posiłek. Wjeżdżają lejsiki, ale niezwykłe, bo z dodatkiem chili lime, czyli najpikantniejsza wersja lejsów z pieca, czyli makrosy lepsze niż zwykłe chipsy, bo mamy tylko 14 fatów, a do tego, żeby podbić sobie białko, wjeżdża 2 razy twarożek domowy i taki zestaw wlatuje na posiłek. Cyk, cyk i cyk. Petarda są, pycha. Patrz to, na kolejny posiłek zajeżdżamy do Maka. Samochód, hamuj. Ej, faktycznie, żartowałem. Ja tu panuję nad wszystkim. Jasne. Dobra, więc lecimy do Maka i zobaczymy, co jest najbardziej pikantnego tam. Zaraz się przekonamy, co ostrego znajdziemy. Tu widzę coś chili, maestra chili, ale zobaczymy coś najbardziej ostrego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy poleci mi pani coś najostrzejszego, co można u was dostać? Może pan wziąć podwójnego pikantnego, na przykład Royala, podwójnego, albo inne kanapki z ekstra papryczkami, może ich pan dobrać maksymalnie z tego zwierza. 18 sztuk, więc będzie turbo ostro. To poproszę takiego najostrzejszego hamburgera. Mamy wieśmaka na wynos z potrójną wersją papryczek. W końcu coś nie muszę sam przygotowywać, tylko już miałem gotowe. Jest bułka, mamy kotlet, serek i mamy papryczki. Patrzcie, dużo dali. Wow! Ona mu powiedziała, że będzie ekstra, ekstra spicy. Próbujemy i zobaczymy, czy jest faktycznie taki ekstra spicy. Będę szczery. No. Szału nie ma. Faktycznie po tych dwóch dniach tą tolerancję na ostre sobie jakoś tam zwiększyła. Ale chociaż dobre? No pycha.
Wypiłeś prawie całą kolę. No bo mi się bardzo chciało pić. Dobra, właśnie jesteśmy po treningu. Robimy sobie obiad. W sumie obiad o kolację taką. Obiad o kolację. Bo jest godzina, bodajże chyba zbliża się 18. 18? 19? 20? Jest późno. Oczywiście będą frytki i bataty połączone z polędwiczkami z piersi z kurczaka, uwaga, pikante. Wow. Czyli będą ostre, ale to nie wszystko, mamy jeszcze sałatki z dodatkiem papryczek japa elo. Czyli dzisiaj japa będzie elo, będzie elo pari. Dani, czego lubię? Pomidora. Jak to ma tłuszczu? Tłuszczu to ma moja kochana 8 na 100. Mmm, jak pachnie. Oh, o ja, ej, jak nuggetsy. Patrz to. KFC. Nuggets. Może będą takie same. A więc patrz to, mamy ziemniaczki, dajemy na papier do pieczenia popsikany sprayem. Dajemy ziemniaki z patatami. I taką zawartość wstawiamy do piekarnika. 220 stopni, dajemy na to 20 minut. Dobra, jesteśmy przy stole. Patrz, bataty z ziemniakami się jeszcze robią, ale już głód nie pozwala. Mamy tutaj to mięso, powiem ci, że po zrobieniu naprawdę jest bardzo dobre. I smakuje jak takie typowe z KFC, nie? No, pycha. Dobra, według mnie nie jest pikantne. Więc tadam, tak jak mówiłem, zwiększamy ostatni dzień, bierzemy sobie 3 papryczki, najostrzejszy sos. Było wrażenie, że on nie jest aż taki ostry jak tamte pozostałe. Mamy piersi z kurczaka zapanierowane. Sosidło. No i w połączeniu trochę jest. Patrz, mamy tutaj również sałateczkę z papryczkami. Patrz to, sosik. Sosik. Powiem ci, że ten sos jest pyszny. Ale ci powiem, że w ogóle też mi się wydaje, że na przykład mięso jakoś łagodzi działanie. Nie, ma jest pycha. Zmieszam sobie trzy. Ten i ten. Na zakończenie habanero. Troszkę. Patrz to, tu mamy ten. O kurde, ci powiem, że jak tak wziąłem teraz, to trochę czuć, no. Mamy to, patrz, habanero. Mhm. Ghost pepper. On jest chyba najmocniejszy według mnie. Dobra, wymieszamy wszystkie trzy sosy. I teraz tu jest mieszanka z wszystkich trzech. Jezu, czuję teraz. On ma opóźniony zapon czaj. O ja, ciepło mi się zrobiło. Kurczaczek. To jest most teraz. Jesteś mokry. Tak? I jazda. Jak będziecie dupa palić i brzuch. Tak? O ja, mam wrażenie, że faktycznie po tych trzech dniach tolerancja jest lepsza. Ojej. A. I sałateczka jeszcze. Jest ostra. Tak? No. Jest? Mamy ten. Dużo ty masz tych papryczek, no. Papryczki. Patrz, widzisz, japelo? Ty jesteś mokry, gościu. Tak? O kurde, no. Masz, weź się wysmarka. Trochę ci złagodzi chyba. No właśnie, chciałem powiedzieć, że jest mniej pikanta. No mniej, wiadomo, bo nie ma tych sosu. Wow, ale te papryczki też mają moc. No mają, mają właśnie. Mhm. O ja, jeszcze sobie dam tu. Zwiększymy zapłon. Ładnie wygląda to sosu. Pyszne. W ogóle mi się podoba połączenie serka wiejskiego z warzywami. To jest twój patent? Tak. O ma, a pycha jest. No, ja to odkryłam. Pora na ostatni posiłek, są to bataty, ziemniaki z pikantny ketchup połączony z tym sosem zmieszanym. Czy mamy kolejny posiłek na ostro? Powiem ci, że nie robi już to zupełnie wrażenia. Co było? Nie wiem właśnie. Pora na podsumowanie odcinka. Po pierwszym dniu, po drugim, no i teraz po trzecim zauważyłem, że ta tolerancja na ostre się zwiększa. Ewidentnie czuję, że im bardziej ostre jedzenie jem, tym jestem bardziej uodporniony na następne smaki, które wcześniej były dla mnie ostre, a teraz w ogóle. Jestem ciekaw, czy by to się utrzymywało, jakbym teraz na przykład przestał jeść ostre i na przykład po miesiącu wrócił i spróbował znowu takiego jedzenia, które na przykład teraz nie robiło na mnie wrażenia, a wcześniej robiło. Czy by tak było, czy nie? Więc chętnie to sprawdzę. Jeszcze jutro sobie sprawdzę wagę, czyli na końcu odcinka zaraz będziesz miał pokazaną wagę, jak się zmieniła. Na pewno wpłynęło to bardziej na potliwość podczas treningu, ponieważ wczoraj i dzisiaj miałem trening i faktycznie pociłem się bardziej niż tradycyjnie. Czyli faktycznie na potliwość to ma jakiś wpływ. Czy byłem bardziej głodny albo nasycony? Uważam, że przy pikantnym jest się w stanie mniej zjeść, ponieważ jeśli faktycznie masz coś mocno pikantnego, to ta pikantność zrazi do jedzenia większej ilości produktów. Podczas tych trzech dni miałem faktycznie dwa razy takie momenty, że mnie mocniej coś poruszyło w brzuchu i faktycznie wydaje mi się, że to jest ze sprawą tego pikantnego. Jest ciężko strawne, no i rano jest problem. Po kawie robi wiadomo co i jest wtedy przypomnienie, co było wczoraj na kolację albo podczas całego dnia. Więc zasada jest prosta. Jak zapieczecie raz, drugi raz musi być równie. Dobra, więc szybki kontrol wagi z rana. Patrz, 0,0,0. Musi
84,7. Cwagę spada w dół. Kup koszulkę, zamów dzisiaj ją. Zamów bluzę swą, załóż potem ją.